Dzień dobry Państwu. Otwieram 46. sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo się cieszę, że po rzeczywistości wirtualnej, w której wszyscy pokazywaliśmy się na tabletach, na monitorach komputerów, jesteśmy dzisiaj od wielu miesięcy tutaj razem. Witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu powiatu Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego, Radosława Sebastianiuka. Witam wiceprzewodniczących rady. Witam Daniela Dragana i Tomasza Byliny. Dzień dobry. Witam Was, koleżanki i kolegów radnych. Brawo, brawo. Czemuś największe brawo. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na naszą sesję. Witam sekretarza powiatu Sławomira Sosnowskiego. Witam skarbnik powiatu panią Elwirę Charewicz. Witam dyrektora zarządu dróg powiatowych panią Krystynę Beń. Witam dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie panią Małgorzatę Malczuk. Witam dyrektor wydziału geodezji katastru nieruchomości panią Małgorzatę Ostrowską. Witam pana dyrektora Wydziału Komunikacji Dariusza Teleszko. Witam dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska pana Przemysława Bierdzińskiego. Serdecznie witam dyrektor Wydziału Spraw Społecznych panią Barbarę Koczyk-Pińską-Kozę. Witam kierownika referatu Funduszy Inwestycji panią Annę Szpiło. Serdecznie witam naszą radcę prawną panią Katarzynę Fajdosz. Na sesji jest również z nami wójt gminy Rokitno, pan Jacek Szewczuk, którego serdecznie witamy. Jest z nami dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, pan Marek Zawada. Są również media. Witamy Radio Biper i Podlasianina. Witamy panie redaktorki i pana redaktora. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do stwierdzenia kworum. Proszę o potwierdzenie kworum w systemie SS. Dziękuję. Zamykamy stwierdzenie kworum, bo wiem, że te osoby w tej chwili nie będą uczestniczyły. Stwierdzam, że kworum mamy, jest 20 radnych, więc obrady nasze są prawomocne. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania lub uwagi do porządku obrad? Proszę, pan starosta Mariusz Filipiuk. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu zarządu powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk nr 348. Jak również zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk nr 349. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania autopoprawek. Czy państwo radni wyrażają zgodę na to, żebyśmy procedowali na dzisiejszej sesji? Będziemy głosować każdego z osobna? Będziemy, tak? Kto z państwa radnych jest za tym, żebyśmy wprowadzili autopoprawkę zgodnie z drukiem 348
zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk nr 348. Proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 20 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do przegłosowania autopoprawki, którą głosowaliśmy przed chwilą. Może coś pomyliłem? Nie. Autoprawki zgodnie z drukiem 349. To jest już za chwilę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem autoprawki zgodnie z drukiem 349 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem autoprawki zgodnie z drukiem 349 głosowało 20 radnych, przy 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Widzę, że tutaj głos dyskusji prosi radny Filip. Już był, tak? Czy to coś? Nie, nie. To w tamtym momencie, dobrze. Radny Arkadiusz Maksymiuk. Tak, słucham. No, słucham. No to troszkę za wcześnie. Dziękuję. Dobrze, przejdziemy teraz do przegłosowania porządku obrad z wprowadzonymi zmianami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za porządkiem obrad wraz z wprowadzonymi zmianami autopoprawek w punkcie 6C i 6D głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 45 sesji Rady Powiatu. W dyskusji zgłasza się radny Arkadiusz Maksymiuk. Proszę bardzo, udzielam głosu. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko mam taką małą uwagę. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale z tego co pamiętam, to jeżeli chodzi o część protokołu, godzina 11:47 i tutaj przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Arkadiuszowi Maksymikowi, który zapytał, czemu partnerski powiat Oberhavel sam nie przekazał pomocy dla rejonu samborskiego. Dodał, że jakby Niemcy nie mieli swojej dyplomacji. Myślę, że to nie są moje słowa. Moje słowa brzmiały, chowali się za naszymi plecami. Jeżeli się mylę, to proszę to sprawdzić na dyktafonie i skorygować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja skoryguję już teraz. Kolego radny, był czas do przedsesji, do zgłoszenia oficjalnego. Wtedy jest moment jeszcze na przesłuchanie. Mogę zawsze przesunąć sesję. Tak jest w naszym regulaminie, więc o tej zmianie już w tej chwili nie rozmawiamy. Trzeba czytać statut powiatu i tam jest wszystko wyjaśnione. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nikt się nie zgłasza. W związku z niewniesieniem innych uwag przez Państwa radnych przed rozpoczęciem sesji, czyli poprawek, zupełnie stwierdzam, że protokół 45 sesji został przyjęty. Jest czas, ja nieraz o tym mówię, żeby zgłaszać wcześniej. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Rozpoczęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Informuję Wysoką Radę, że sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Spraw Społecznych. Czy są pytania do sprawozdania? Nikt się nie zgłasza. W związku z brakiem pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało rozpatrzone. Zamykam punkt piąty, otwieram punkt szósty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. 6a. Zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, druk nr 343. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 343, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6b. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych z terenu powiatu bielskiego, druk nr 344. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Jest pytanie. Jest drugie pytanie. Proszę bardzo, radna Czesława Caruk, udzielam głosu. Państwo radni, szanowni. Zapytać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, o kwotę przychodu z tego funkcjonowania schronisk w skali roku, tak? Proszę o podanie kwot w skali roku w schroniskach młodzieżowym, w schronisku młodzieżowym takich jak Międzyrzec, Janów Podlaski, Liszna, Kodeń i Wisznice. W dziale 854, paragraf 2310 jest jak gdyby informacja odnośnie budżetu powiatu, że dla gmin na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych przypada 6 tysięcy złotych. Ja bym chciała też po prostu wiedzieć, na co te pieniążki zostają przydzielone, tak? Jak te gminy jak gdyby gospodarują tymi pieniążkami. Dziękuję. Dziękuję koleżance radnej. O głos prosi radny Tomasz Bryna. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam takie pytanie, ponieważ w wielu instytucjach, między innymi w wielu nadleśnictwach naszej Polski funkcjonuje karta dużej rodziny. Między innymi w Nadleśnictwie Biała Podlaska też taką kartę wprowadziliśmy, która polega na tym, że osoby wynajmujące pokój gościnny w nadleśnictwie mają pewny upust na każdą osobę. Mam pytanie, czy można wprowadzić kartę dużej rodziny, podejrzewam, że do zapisu regulaminów poszczególnych schronisk. Jeżeli jest taka możliwość, to prosiłbym bardzo, żeby kartę dużej rodziny też tam wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa obecnych na sali chciałby udzielić odpowiedzi w tej chwili Państwu radnym? Pani dyrektor Koczubińska. To zapraszamy do mikrofonu. Tutaj. Nie, pani dyrektor. Nagrywa się, idzie fonia w świat. Chcemy, żeby mieszkańcy powiatu słyszeli odpowiedź. Dzień dobry, Wysoka Rado. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja te szczegóły przedstawię pisemnie, ponieważ wczoraj pani radna mówiła o tym problemie. My już nad tym pracujemy, także wszystkie informacje zostaną udzielone, a propozycja pana przewodniczącego na pewno zostanie uwzględniona również, także otrzymacie Państwo pisemną odpowiedź na te pytania. Dziękuję. Czy Państwa zadających pytania ta odpowiedź satysfakcjonuje? Dziękuję. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zgodnie z drukiem 344? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję.
Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw 0, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6c. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok. Autopoprawka zarządu, druk numer 348. Coś nie tak powiedziałem? Powiedziałem na 2022. Dziękuję za czuwanie. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywne opinie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania? Jest pytanie. Proszę bardzo, radny Wojciech Mitura, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanko. Dział 754, bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu, tam o kwotę, z przeznaczeniem na otworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenów Ukrainy. Ja mam takie pytanko, i tu są te podmioty wymienione oczywiście. Ja mam takie pytanko, kto decyduje o, że tak powiem, przydziale uchodźców do tych poszczególnych miejsc, jakie to są kryteria? I czy na przykład my możemy z tego korzystać, bo nie ukrywam, że miasto Terespol ze względu na koniec linii kolejowej i na przejście drogowe, no miewamy problemy z tymi uchodźcami, przyjeżdża ich dużo. Miasto ma określoną liczbę miejsc i te miejsca się zapełniają. Gdzieś tam próbujemy tych ludzi, że tak powiem, umiejscowić. Natomiast jeżeli powiat ma takie miejsca i byłaby możliwość kontaktu z tymi ośrodkami czy z tymi podmiotami, które są tutaj wymienione, no być może po prostu dzwoniąc, znaleźlibyśmy miejsce dla akurat potrzebujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan starosta chce udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo, panie starosta. Bardzo dziękuję. Odpowiadając na pytanie pana radnego Mitury, sytuacja przedstawia się następująco. Podmioty, które są zainteresowane utworzeniem takich miejsc, w którym mogą przebywać uchodźcy, muszą zgłosić akces do nas. My w imieniu wojewody lubelskiego podpisujemy stosowne porozumienie z tym podmiotem, który jest zainteresowany, aby takie miejsca prowadzić. No tam oczywiście muszą być spełnione określone warunki. Sanepid, Straż Pożarna muszą dokonać odbioru. W momencie pozytywnej decyzji ze strony sanepidu i straży podpisujemy porozumienie i wtedy jesteśmy jakby pośrednikiem pieniędzy, które na to zadanie przekazuje wojewoda. My przekazujemy je dalej już do podmiotu, który bezpośrednio zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem takiego miejsca. Tak, jak najbardziej. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania co do na przykład wolnych miejsc na terenie powiatu, to tutaj proszę być w kontakcie z panem kierownikiem Kowalem. On codziennie raportuje, przekazuje taką informację do wojewody na temat wolnych miejsc na terenie powiatu. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji punktu 6 nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 348? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6d. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk numer 349. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 349? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6e. Rozpatrzenie projektu uchwały podjęcia w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, druk nr 347. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Finansów. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 347? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęcie uchwały głosowało 21 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem. Punkt 7a. Odczytanie wniosku grupy radnych o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 9 marca 2022 roku. Czy ktoś z Państwa wnioskodawców chciałby przeczytać wniosek? Dziękuję bardzo. Taka moja rola. A więc Szanowni Państwo, dnia 7 marca został napisany wniosek, który wpłynął 9 marca. Wniosek radnych Rady Powiatu w Białej Podlaskiej do przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Mniej, że podpisanie radni Rady Powiatu Białej Podlaskiej na podstawie artykułu 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 920 ze zmianami. Wnosimy o odwołanie pana Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Podpisy 6 radnych. Przechodzimy do punktu 7b. Wystąpienie radnego Daniela Dragana, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Proszę bardzo, kolego radny, czy chciałbyś coś powiedzieć? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Korzystając z okazji, jaką otrzymałem od kolegów i koleżanki z Klubu Radnych PiSu, chciałbym przyznać się do błędu. Ostatni raz, kiedy był składany ten wniosek o odwołanie mnie z funkcji radnego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Białej Podlaskiej, dałem się wciągnąć w dyskusję nad sprawami, które z punktu widzenia mieszkańców są kompletnie nieistotne. Powiedzieli mi to po sesji. Kiedy wniosek został z niej zdjęty, dla nich tak naprawdę ważnymi sprawami, którymi powinien zajmować się radny powiatu czy wiceprzewodniczący, to jest kwestia drogi, którą trzeba wyremontować. To jest kwestia oferty edukacyjnej, którą ma liceum, do którego posyłamy nasze dzieci. To jest kwestia jakości świadczonych usług w naszym szpitalu. I to są najważniejsze rzeczy, z których jeżeli się radny nie wywiązuje, o które nie dba, powinien przepraszać. To był początek kadencji i wtedy uważam, że funkcja wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pomoże mi w realizowaniu tego, co obiecałem właśnie swoim mieszkańcom. Czy właśnie inwestycji drogowych, czy odtworzenia programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży, czy też pomocy organizacjom, które na terenie naszego powiatu starały się o różne fundusze, czy to unijne, czy to rządowe. Jednak z miesiąca na miesiąc wiedziałem, że od funkcji ważniejsza jest rozmowa. Czy to ze starostą,
czy to z przewodniczącym rady, czy z kolegami, którzy mają doświadczenia w tych poszczególnych kwestiach, albo z pracownikami merytorycznymi starostwa. I to jest zdecydowanie najważniejsza zaleta tego, że mogę być w Radzie i tymi doświadczeniami się wymieniać i korzystać dla dobra naszych mieszkańców. O samym wniosku dowiedziałem się z mediów, co też właśnie pokazuje jego zasadność. Tak naprawdę zanim dostaliśmy my to jako radni, dziennikarze byli już o tym poinformowani. Więc to też pokazuje, że zamiast zajmować się poważnymi sprawami, my szukamy tylko okazji do podgrzewania atmosfery w Radzie i szukania problemów. Tak naprawdę nie powodowało to u mnie większych emocji. Ja spać nie mogę bardziej przez to, że brakuje na przykład pieniędzy na inwestycje, które są nam potrzebne, że przetargi w obecnej chwili wychodzą znacznie wyżej niż w kosztorysach, które planowaliśmy jeszcze rok temu. Dużo bardziej przeraża mnie sytuacja, w której rolnicy, którzy zaraz muszą zaczynać wysiewy, żeby kupić tonę saletry, muszą sprzedać ze 3,5 tony pszenicy w tej chwili, a jeszcze rok temu wystarczyła tona. I to są tak naprawdę poważne problemy, którymi powinniśmy myśleć i zastanawiać się, jako radni powiatu możemy rozwiązać dla dobra naszych mieszkańców. Może gdyby wnioskodawcy tego wniosku poświęcili tyle czasu na jego napisanie, zastanowili się, jak wspomóc nas, samorządy, które z tego powiatu, które potrzebują pieniędzy z różnych mechanizmów, często dzielonych przez rząd, efekty może byłyby z tego o wiele lepsze. Nieraz o tym właśnie rozmawiałem, punktowałem i nigdy, że od kolegów z Rady, którzy podpisali się pod tym wnioskiem, nie dostałem żadnej odpowiedzi. To jest poważna dyskusja, którą powinniśmy prowadzić. To, że dzisiaj rozmawiamy o kwestiach mediów społecznościowych, nie wiem, czy jest dobra, ponieważ z doświadczenia wiem, że takie czasami wnioski i podgrzewanie tego, tylko że tak powiem, szkodzi. Przykładem jest kiedyś wpis pisarza Jakuba Żulczyka, o którym, że tak powiem, się dowiedziałem dopiero jak prokurator zaczął go ścigać za obrazę prezydenta. Nazwał go debilem. Natomiast później sąd go uniewinnił. I cały, że tak powiem, cała Polska się zastanawiała, z jakiego powodu. Więc tak naprawdę czasami takie dyskusje wywołują dla tych osób, które uważamy, że bronimy, dają po prostu tylko i wyłącznie niedźwiedzią przysługę. Wierzę w Państwa rozsądek, dlatego nie będę tłumaczył całego tego dokumentu, tych wszystkich zarzutów. Ja odniosę się tylko do jednej sprawy, o którą mnie zapytali dziennikarze. Też wtedy, kiedy wniosek po raz pierwszy się pojawił w przestrzeni medialnej, że niby życzę komuś śmierci. To jest tylko interpretacja pana wicestarosty Janusza Skulimowskiego. Jak wprowadzano stan wojenny, spali głównie wtedy spokojnie współpracownicy SB i komuniści. A o prawdziwych opozycjonistów internowano. Dziś wiele z tych osób, które właśnie wtedy spokojnie spały, piastuje bardzo ważne funkcje publiczne i miał bardzo duży wpływ na to, co się w naszej przestrzeni publicznej dzieje. I celowo właśnie użyłem takiej metafory zaśnięciem, ale to dotyczy dla każdego, kto czyta książki, a nie przekazy partyjne, jest to jasne, że chodzi o usunięcie z życia publicznego i nie wypowiadania się na ważne tematy, nie dzielenia społeczeństwa na lepszych i gorszych. Od razu dodam, że koledzy z PiS-u oczywiście nie są jedynymi osobami, które mają pretensje za moje wpisy w mediach społecznościowych. Jak tylko zaczęła się wojna na Ukrainie, dosyć głośno mówiłem o tym konflikcie i póki kolegom z Rosji Roskomandnadzor nie zablokował Facebooka, dokładnie w ten sam sposób krytykowali moje wpisy w mediach społecznościowych. Panie starosto, chce pan zabrać głos, czy mogę dokończyć normalnie? Proszę bardzo. Wody.
Zresztą to rozmowy z wieloma z Państwa, uważam, którzy mnie, że tak powiem, wspierali w tej całej sytuacji. Uważam, że nie możemy na pewne rzeczy przymykać oczy. Za naszą działalność są przede wszystkim odpowiadamy przed naszymi wyborcami. To, co mówimy, to, co uważamy, przede wszystkim przed nimi musimy z tego się rozliczyć. Za poglądy w mojej rodzinie nieraz moja rodzina była, że tak powiem, miała wielkie nieprzyjemności. Mój pradziadek po powstaniu styczniowym został wywieziony na Syberię, a wystarczyło, że tylko zmieni wiarę na prawosławną i problemu by nie było. Oczywiście to nie jest najgorsza, że tak powiem, sytuacja, bo jego wnuk, a brat mojego pradziadka, za swoje poglądy, a przede wszystkim za to też, że był oficerem polskiej policji, został wywieziony do Ostaszkowa i niestety stamtąd już nie wrócił. Genów niestety nie zmienię. I o swoich, że tak powiem, poglądach chcę mówić głośno. Jeżeli chcecie Państwo po kolei wszystko to roztrząsać, możemy merytorycznie o tym rozmawiać. Ale jeżeli chcecie o tym rozmawiać, proszę zawsze pytanie zadać prosto dla mnie w twarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7c. Dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Proszę bardzo, czy są głosy w dyskusji? Kliknąć proszę, żeby miał pewność, kto się zgłasza. O, teraz w porządku. Do dyskusji zgłasza się wicestarosta Jan Skulimowski. Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, szanowni państwo. Prawie ze wszystkim bym się tutaj zgodził z panem jeszcze przewodniczącym, mam nadzieję, Draganem. Z tego względu, że bardzo ładnie mówi, ubiera jak ten, bo cukierek bez opakowania wraz pozostanie cukierkiem, a słowa obraźliwe, szydercze, fałszywe, nawet opakowane w złoto pozostaną tylko szyderstwem. Ja, szanowni państwo, nie chcę odnosić się kompletnie do tego, co pan radny Dragan robi w mediach społecznościowych. Ale jeśli podpisuje te swoje wpisy jako wiceprzewodniczący rady bez upoważnienia, to on mówi nam, wszystkim ludziom tutaj dookoła, że to jest stanowisko rady, że to my tak uważamy, a to nie my. To on tak uważa. Ja chcę powiedzieć, szanowni państwo, że swoboda wypowiedzi, wolność słowa nie może być pretekstem do tego, aby nienawiść zasłoniła umysł. Przecież te słowa, które padały, o których tutaj wszyscy państwo radni czytaliście. I teraz można mówić, że to jest moja interpretacja, ale to jest, przepraszam, wskazanie, że ja jestem nierozumny, bo ja nie rozumiem tego przesłania. A to przesłanie jest jasne i czytelne. To nie jest żart, to nie jest zabawa w słowa, to jest szyderstwo, to jest próba pokazania tego, co jest w duszy gra, co w duszy gra tak naprawdę. Pan może teraz mówić, że pan miał co innego na myśli, ale tak przecież pan wie, co pan miał na myśli. I my też żeśmy to wszystko wyczytali. Ja powiem tak. W Radzie Powiatu są przedstawiciele różnych ugrupowań. Rada Powiatu, tak jak tutaj było powiedziane, powinna rozwiązywać problemy. Powinna starać się wspólnie o zdobywanie środków. O to, żeby nam, naszym mieszkańcom, można było zrealizować ich oczekiwania i marzenia. A pan tą radę rozbija. To nie my rozbijamy radę. My, odwołując, próbując, jak gdyby wycofując wniosek z poprzedniego odwołania, to tylko i dlatego, że chcieliśmy panu dać drugą szansę. Teraz nagle pan, panie radny, zrobił
Prosty numer. Teraz już pan nie podpisuje, wiceprzewodniczący rady. Dlaczego? Dlatego, bo uznał pan, że to było niewłaściwe. I chociażby to jest powodem do tego, aby pana odwołać. Bo pierwszy raz każdy z nas ma szansę na drugą. Ale ciągłe podejście w ten sam sposób to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że to się nic nie zmienia. Szanowni państwo, dla dobra tej rady, dla jedności tej rady i nie dlatego, że nie szanuję osoby pana Dragana, ale jego sposób komunikowania nie nadaje się do funkcji wiceprzewodniczącego. I to jest podstawowy zarzut. Rada, szczególnie prezydium rady, ma łączyć, ma tworzyć atmosferę do pracy, a nie atmosferę wzajemnych oskarżeń, wzajemnych złych intencji i złych komunikatów. Szanowna Rado, liczę na waszą, może na to, że podejdziecie do tego poważnie, nie lekceważąc, nie uchylając się, tylko poważnie. To jest rzecz, która w tej Radzie powinna znaleźć finał. Tak być nie powinno. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy ktoś z państwa jeszcze w dyskusji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Jeszcze proszę bardzo, radny Arkadiusz Maksymiuk. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja tylko krótko chcę nawiązać przy tej sytuacji do innych zdarzeń. Mianowicie uważam jako radny, że każdy z nas ma mandat, który upoważnia do swobodnego, ale i odpowiedzialnego wypowiadania się. Uważam też, że jeżeli są problemy, to jest coś takiego jak sąd, powództwo, można te sprawy załatwić, jeżeli kogoś obraził. Natomiast powiem tak, każda forma zamknięcia ust jest dobra, jeśli chce się to zrobić. Nie tak dawno, bo na ostatniej sesji, szanowni państwo, Rady Powiatu, która też była stacjonarna, ja przez to, że nie chciałem nałożyć szmaty na twarz, byłem wyproszony, poproszony o opuszczenie sesji Rady Powiatu. Bolało mnie to strasznie. Dzisiaj widać, że to był jeden wielki cyrk, ale pan kolega z naszej Rady, Marian Tomkowicz, pierwszy krzyczał: panie przewodniczący, proszę usunąć go z sali. Ubolewam nad każdą formą zamykania ust radnym. To jest nasze prawo, to jest nasz przywilej i szanowni państwo, z rozsądkiem podchodźmy do wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko chciałem ad voce od razu, że pan Marian nie krzyczał, tylko wnosił taki wniosek, a decyzję o wyproszeniu z sali podjąłem ja i ja poprosiłem, że proszę trzymać się kolego radny prawdy. Nie kolega Marian póki co decyduje o tym, kto bierze udział w sesji, czy ktoś kogoś wyprasza za nieprzestrzeganie pewnych zasad, które wtedy obowiązywały. Tyle w tym temacie. Jeszcze ad vocem Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, panie wicestarosto. Panie przewodniczący, ja tak do wypowiedzi pana radnego Maksymiuka. Ja nie mam nikomu, my nie mamy zamiaru nikomu zamykać ust. Niech mówi, ale na własny rachunek. Nie jako wiceprzewodniczący. Dziękuję. Dziękuję. Powiem tak tylko krótko od siebie, że akurat z tym ostatnim zdaniem bardzo się zgadzam, bo kolega radny wypowiada te słowa, wiceprzewodniczący, to tak samo jak ja bym też wypowiadał, czy kolega Tomasz, tak można to odczytać, że to jest jakieś nasze wspólne stanowisko. Każdy pracuje na
swój sukces czy na porażkę. Prosiłbym bardzo również kolegę radnego, żeby w takich wypowiedziach nie było nawet momentu chcącego czy niechcącego podszywania się czy dopinania się. Nie? Jak będę chciał, to sam zabiorę głos w pewnych sprawach i po prostu nie chciałbym, bo też mnie tak pytano, ale także to tak jakby ode mnie taka prośba w tym kierunku. Dobrze, czy są jeszcze jakieś głosy w punkcie dyskusja? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7d. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatów Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, Rada Powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bez względu na większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W naszym przypadku jest to 12 głosów. Chciałbym tylko poinformować, że odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu w trybie określonym w ustępie pierwszym, a więc żeby radny został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego, za musi być 12 głosów, tak? Woli przypomnienia, żeby wszyscy wiedzieli, jak to będzie przebiegało. W związku z wnioskiem i procedowaniem nad projektem uchwały proponuję w tej chwili wybrać 3-osobowy skład komisji skrutacyjnej, chyba że ktoś z Państwa proponuje rozszerzenie. Także proszę o zgłaszanie kandydatur, o zgłaszanie się do komisji skrutacyjnej. Chyba że ktoś uważa, że powinna być bardziej rozbudowana i więcej osób. Może dobrym rozwiązaniem byłoby, że z każdego klubu po jednej osobie. No jak uważacie, na razie zgłaszajcie się, Szanowni Radni. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Tomasz Bylina. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, chciałbym zgłosić do komisji skrutacyjnej pana Marka Uścińskiego. Czy pan Marek się zgadza? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Proszę. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Tak, zgłasza się kolega. Ja już tak patrzę i po sali, i na monitor, jeden i drugi. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, Szanowny Panie Przewodniczący. Do komisji chciałem zgłosić kandydaturę kolegi radnego Czesława Pikacza. Czy kolega Czesław wyraża chęć? Dziękuję. Do dyskusji zgłasza się radny Wojciech Mitura. Proszę bardzo, udzielam głosu. No nie. Mielibyśmy. Wysoka Rado, zgłaszam do komisji radnego Andrzeja Mieruniuka. Czy pan Andrzej radny się zdecyduje? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania. Dobrze mówię? Do komisji skrutacyjnej zostały zaproponowane następujące osoby: Marek Uściński, Czesław Pikacz i Andrzej Mironiuk. Przechodzimy do, przepraszam, Czesławie. Chodzi o Czesława Pikacza jeszcze raz, żeby to zabrzmiało i zapisało się na nośnikach. Przechodzimy do głosowania nad kandydaturami. Kto z Państwa radnych jest za tymi kandydaturami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za tym, żeby w komisji skrutacyjnej byli radni Marek Uściński, radny Czesław Pikacz, radny Andrzej Mironiuk. Głosowało 21 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Także komisję powołaliśmy. I Szanowni Państwo, teraz trzeba będzie po prostu, żeby komisja się ukonstytuowała, więc zarządzam 5 minut przerwy. Państwo, przerwa 5-minutowa przyciągnęła się deko. Względy techniczne, drukowanie, rozpisywanie.
Wszyscy z Państwa otrzymali projekt uchwały druk numer 350. Jesteśmy w punkcie 7d, wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Poprosiłbym przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie projektu uchwały. Jak się ukonstytuowała komisja? Prosimy również o podanie zasad głosowania i potwierdzenia tego, czy urna jest pusta. Panie przewodniczący, szanowna rado, protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Komisja skrutacyjna na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku ukonstytuowała się w następujący sposób. Czesław Pikacz, przewodniczący, Marek Uściński, sekretarz, Andrzej Mironiuk, członek. Dziękuję kolego. I teraz nastąpi przegłosowanie tej uchwały i następnie te pytania, które prosiłem, będziesz odpowiadał. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały zgodnie z drukiem 350. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 350? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przejdziemy do punktu 7e. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. W tej chwili poprosiłbym przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie zasad, na jakich będziemy głosować. Proszę bardzo, jest pan członkiem komisji skrutacyjnej, więc prosiłem o to przewodniczącego. Może być członek komisji. Ja poproszę. Teraz państwo zwróćcie uwagę, jeszcze kolega Marek Uściński pokazuje urnę. Zobaczymy, czy jest pusta. Sam nie wiedział. Magiczna z drugim. Czy jest dno podwójne stopni? Dziękuję za prezentację. Teraz rączki przy sobie. Ja poproszę komisję jeszcze. Kolegę Mironiuka. Tutaj razem przy tym stole, żeby z Markiem Uścińskim siedzieli i proszę Państwa, będzie lista radnych. Każdy będzie podchodził, podpisywał się. Ja będę wyczytywał po kolejno nazwiskami. Podpisał się, dostanie kartę do głosowania. Na tej karcie do głosowania znajdują się trzy pola. Tak, nie, wstrzymałem się od głosu. Należy postawić X tylko przy jednej opcji. Postawienie znaku X przy kilku opcjach lub poza rubryką do tego przeznaczoną powoduje nieważność głosu. Wyczytany radny będzie podchodził do stolika, potwierdzi podpisem odbiór karty do głosowania, oddaje głos, wrzuca kartę do urny. I na tym procedura głosowania będzie zakończona. Proszę bardzo, do głosowania Andrzejuk Tomasz. Przygotowuje się Bogucki Emil. Proszę bardzo, kolega Bogucki Emil.
Dalej Tomasz Bylina. Przygotowuje się Czesława Caruk. Zobaczysz, czytałem. Czytałem, o czym jeszcze kolega chce wiedzieć. Na karcie do głosowania znajdują się trzy pola. Tak, nie, wstrzymałem się od głosu. I należy znak X postawić tylko przy jednym. Kolega Dragan Daniel. Tam, proszę bardzo. Kolega Mariusz Filipiuk. Iwaniuk Elżbiety nie ma. Kolega Kiczyński Mariusz. Kolega Litwiniuk Paweł. Kolega Łasowski Tadeusz. Kolega Łukaszuk Mariusz. Kolega Majewski Mateusz. Kolega Maksymiuk Arkadiusz. Kolega Mironiuk Andrzej. Kolega Mitura Wojciech. Czesław Pikacz. Kolega Sebastianiuk Radosław. Skalski Gerard. Nie ma. A jest, jest, dobrze, przepraszam. Kolega Skulimowski Janusz. Kolega Stefaniuk Paweł. Kolega Tomkowicz Marian.
I kolega Uściński Marek. Kolego przewodniczący. Nieobecni w dzisiejszym głosowaniu byli Elżbieta Iwaniuk, Sulima Marek. Dwadzieścia jeden kartek podpisanych przez komisję na odwrocie. Zaraz będą liczone. Przewodniczący zarządzi. Dziękuję panu przewodniczącemu Czesławowi Pikaczowi. Widzę, że głos już oddał ostatni z listy radny Marek Uściński. Szanowni państwo, w tej chwili ogłaszam przerwę 10 minut na policzenie głosów przez komisję skrutacyjną. Dziękuję, ale chciałbym jeszcze, żeby wśród nas byli wszyscy radni. Nie ma. Szanowni państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Powiatu. Po przeprowadzonym głosowaniu w punkcie 7e jesteśmy w punkcie 7f. Przedstawienie wyników głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Poproszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Czesława Pikacza o przedstawienie wyników głosowania. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Protokół głosowania w sprawie odwołania radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 12 kwietnia 2022 roku. Powołana przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób. Przewodniczący Czesław Pikacz, sekretarz Marek Uściński, członek Andrzej Mironiu. Na podstawie listy obecności komisja stwierdza, że na 23 radnych obecnych jest 21, co stanowi niezbędne kworum do dokonania odwołania. Za odwołaniem Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej głosowało za 8 osób, przeciwko 4, wstrzymało się 9. Komisja skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z artykułem 14 ustęp 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 528 ze zmianami, w głosowaniu tajnym Daniel Dragan nie został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Na tym protokół zakończono podpisy komisji. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, wiceprzewodniczący Rady Daniel Dragan nie został odwołany. Wobec nieosiągnięcia bezwzględnej większości głosów do odwołania nie doszło, wobec czego nie podjęto uchwały o stwierdzeniu odwołania radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Dziękuję panie przewodniczący za dokumenty. Na tym punkt 7 zakończono. Już nie ma tutaj dyskusji, tutaj absolutnie nie ma takiego punktu. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Jest głos dyskusji. Wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo, kolego starosto. Rezygnuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w dyskusji punktu 8? Nie widzę. Zamykam punkt 8. Otwieram punkt 9. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo. Tutaj, tak? Kolega wicestarosta. Proszę bardzo. Wicestarosta Janusz Kulimowski. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni państwo. Odniosę się pokrótce do wyników głosowania, ale tak w oświadczeniach. Co oznaczają wyniki głosowania? Ci, którzy się wstrzymali. Jest nam obojętne, co mówicie, kogo obrażacie. Można innych, aby nie nas. Tak, to czytam. Co oznacza głosowanie przeciw? Dobrze, tak trzeba.
to przecież jest dozwolone. My tak powinniśmy robić. Tego oczekujemy, żebyśmy wy tak wszyscy robili i mówili. I ostatni, ci, co byli za. Nie zgadzamy się na taką formę komunikacji. Myślę, że nie trzeba tego dalej komentować. Ale jeszcze jedną taką krótką aluzję do pewnej wypowiedzi, która tutaj padła z ust pana Dragana, że debil został osądzony jako nic, co by wymagało jakiejkolwiek nagany, zwrócenia uwagi. Sąd tak orzekł. Jeśli debil jest w porządku, to durnie jest pochwałą. A czasami odnoszę takie wrażenie, że to może dotyczyć nas nawet, przepraszam, mnie, a idioci prawdą. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Wojciechowi Miturze. Wysoka Rado, w innej kwestii. Ja na ostatniej sesji zadałem pytanie odnośnie planów budowy nowej siedziby. Otrzymałem informację, że sprawa jest skomplikowana i że dostanę odpowiedź na piśmie. Na razie tej odpowiedzi nie dostałem, ale 28 marca w Dzienniku Wschodnim ukazał się taki fajny artykuł. Powiat Bialski chce budować nową siedzibę starostwa. Ja nie będę tego cytował. Tu jest wszystko wyjaśnione, opisane ze szczegółami, co ma być, jakie są plany. Ja chciałem zapytać tylko, czy kolejność jest właściwa. Czy my mamy się dowiadywać z gazet, co zarząd planuje, co jest planowane, czy nie lepiej by było, żebyśmy się dowiedzieli to w pierwszej kolejności, czy to na komisjach, czy to w jakiś inny sposób, co jest planowane, dlaczego. No bo ktoś mnie pyta, czy gratuluję nowej siedziby. Ja mówię, ale jeszcze nie podjęto decyzji. No jak jest artykuł? Przesyła mi ten artykuł, no i w artykule tam jest wszystko napisane, więc może odwróćmy kolejność. Najpierw informujmy radnych, że są jakieś plany, dlaczego, żebyśmy mieli jak argumentować to, jeżeli ktoś nas zapytał taką sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos dyskusji prosi radny Daniel Dragon. Proszę bardzo, kolega wiceprzewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym odnieść się do tego wyniku głosowania. Chciałbym podziękować wszystkim tym głosującym za, tym głosującym przeciw, tym wstrzymującym się od głosu, ponieważ rozstrzygnęliśmy tą sprawę, która wielu, że tak powiem, uważało za tak ważną. Wracajmy w tej chwili do merytorycznej roboty, dla powiatu. I mam nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy wspólnie zrobimy, z których będziemy dumni na koniec kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do głosu zgłasza się radny Andrzej Mironik. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo. Ja troszeczkę również z innej strony, mianowicie przede wszystkim ze strony merytorycznej. Otóż w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe mam zaszczyt i przyjemność za chwilę na ręce pana Mariusza Kiczyńskiego, przewodniczącego Rady, złożyć stosowny projekt uchwały. Ja przeczytam w całości, ponieważ nazwa jest dłuższa, a nie chciałbym pominąć żadnego wątku. Jest to projekt uchwały w sprawie podjęcia przez odpowiednie instytucje skutecznych działań zmierzających do naprawy infrastruktury drogowej terenów nadburzańskich ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych i gminnych zapewniających szybkie dojazdy bezpośrednio do rzeki granicznej Bug, jak również wypłaty rekompensat za zniszczone grunty orne, łąki oraz drzewostan w prywatnych lasach znajdujących się w rejonie rzeki granicznej Bug. Jest to kompletny wniosek z projektem uchwały, z uzasadnieniem
oraz z projektem apelu. Na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj były zbierane przez nas informacje, ten temat nie istnieje. Zapewniam wszystkich Państwa, że z chwilą, kiedy dowiemy się o działaniach pomocowych ukierunkowanych na podmioty, które wymieniłem, i byłoby to przed następną sesją Rady Powiatu, ja ten wniosek osobiście wycofam. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze, Szanowni Państwo, mam drugą sprawę. Ona dotyczy Międzyrzeca Podlaskiego. Otóż w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Czystej 25 znajduje się internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Jest to dwupiętrowy budynek położony w dosyć gęstej zabudowie domów jednorodzinnych. W jego sąsiedztwie znajduje się szkoła, oddział Powiatowego Urzędu Pracy, stołówka szkolna, w której wcześniej wspomniałem Zespół Szkół Ekonomicznych, czyli szkoła, w której rok do roku kształcenie pobiera kilkuset uczniów, jak również jest tam zatrudnionych blisko setka pracowników. Otóż, Szanowni Państwo, dlaczego tak to przedstawiam? Oto dlatego, że na dachu tego budynku internatu, ma zostać zamontowany maszt o wysokości 10 metrów, który będzie pełnił rolę instalacji radiokomunikacyjnej. Drodzy Państwo, jest to przedsięwzięcie, które znacząco może oddziaływać na środowisko, tym samym może mieć również znaczący wpływ na mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, szczególnie w rejonie położonym w pobliżu internatu. Zwracam się do pana starosty Mariusza Filipiuka. Panie starosto, w imieniu własnym oraz mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego apeluję do pana starosty o wydanie negatywnej decyzji dla wniosku dotyczącego pozwolenia na realizację tego przedsięwzięcia z chwilą, kiedy ono do starostwa powiatowego wpłynie. Dodatkowo również chciałbym poinformować i Wysoką Radę, ale też i pana starostę, że na pana ręce zostanie przekazane stosowne pismo wraz z podpisami mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację tego masztu na budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze o głos prosi radny Marek Uściński. Widzę, że i starosta się zgłasza, ale starosta w trybie normalnym, więc w normalnej kolejności poczeka. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Markowi Uścińskiemu. Wysoka Rado, moje wystąpienie będzie wnioskiem do Zarządu Powiatu i w pewnym sensie koresponduje w części z tym, co tutaj mój przedmówca zaproponował, a więc projekt uchwały w sprawie stanu dróg powiatowych na terenach przygranicznych. O co chodzi? Wszyscy wiemy, że w związku z wojną na Ukrainie dochodzi do różnego rodzaju problemów z przekraczaniem granicy. Mam tutaj na myśli samochody ciężarowe, które stoją w kolejkach na drodze międzynarodowej numer 2 i to utrudnia poruszanie się wszystkim użytkownikom dróg, a także powoduje zniecierpliwienie i irytację kierowców oczekujących w kolejkach. I ci właśnie kierowcy, chcąc ominąć te kolejki, szukają objazdów, aby dostać się bliżej przejścia granicznego i to przejście przekroczyć bez wielogodzinnego oczekiwania. I do mnie spływają sygnały z gmin Rokitno i Zalesie, że naszymi drogami powiatowymi w sposób nielegalny kierowcy samochodów ciężarowych, tak zwanych tirów, przejeżdżają, szukając takich skrótów. Nawet była swego czasu sytuacja taka, że kiedyś tam jakiś tir po prostu nie zmieścił się na drodze i spadł i trzeba było interweniować.
Prawdopodobnie też jest i w gminie Terespol jako gmina graniczna, ale sygnałów z Terespola nie mam. Mam natomiast z gminy Rokitno i z gminy Zalesie. I mój wniosek do zarządu powiatu, aby zbadać tę sprawę, jeżeli się to potwierdza, to podjąć odpowiednie działania, aby te pojazdy naszymi drogami powiatowymi nie poruszały się. Z tej przyczyny, że to są pojazdy ciężkie, to są pojazdy załadowane dużą ilością ładunku. Nasze drogi powiatowe nie są przystosowane do tego typu pojazdów. Ponadto mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu tych dróg, skarżą się na hałas, skarżą się na wstrząsy, dochodzi do pęknięć budynków mieszkalnych i dochodzi do, również do zapylenia w postaci kurzu, w postaci różnych tam ubocznych skutków poruszania się tirów po tych drogach. I prośba moja, wniosek w zasadzie do zarządu powiatu, aby tę sprawę zbadał i podjął działania zmierzające do tego, aby tiry poruszały się tylko tymi drogami, które są wyznaczone i którymi mogą się poruszać. Mogą to zrobić sami poprzez odpowiednie oznakowanie, ewentualnie skorzystać ze wsparcia policji. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja postaram się bardzo krótko, ale merytorycznie, panie radny Andrzeju. Odniosę się do pierwszej kwestii, którą pan podniósł, temat zniszczonych dróg. Nie tak dawno jak tydzień temu rozmawiałem z panem telefonicznie. Informowałem pana, że zarząd podjął stosowne działania w tej sprawie. W tej sprawie odbyło się spotkanie z wójtami z tych gmin nadburzańskich. Ci wójtowie właśnie zgłaszali swoje potrzeby. Koordynatorem tych wszystkich działań był Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Przygotowane zostało stosowne pismo, które w trybie pilnym zostało przedłożone wojewodzie lubelskiemu. Z tego co wiem, wojewoda przekazał to dalej do resortu obrony narodowej i po prostu w tej chwili czekamy na jakieś odpowiedzi, więc uważam, że w momencie, kiedy złożyliśmy stosowne pisma w tej sprawie, kiedy pokazujemy i mówimy o tych problemach, to jest no, nieeleganckie i niezasadne składanie jakichś projektów uchwał, bo to możemy procedować w momencie, jeżeli no, nikt nie pomoże nam i zarówno rolnikom tak, w rozwiązaniu tego problemu, ale uważam, że to jest nieeleganckie po prostu podejmowanie innych dodatkowych działań w momencie, kiedy sprawa jest procedowana. To jest jakby pierwsza kwestia, którą pan podniósł. Druga sprawa dotyczy masztu. Panie radny, nic nam nie wiadomo jest na temat zamiarów budowy jakiegokolwiek masztu na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Do zarządu żadna informacja w tej sprawie nie wpłynęła. Zarząd tą sprawą się nie zajmował. Mogę panu tylko powiedzieć, że jeżeli taki wniosek wpłynie, to oczywiście zarząd będzie działał zgodnie z prawem, bo nie możemy inaczej. Jeżeli inwestor przedłoży stosowne dokumenty, czyli będzie posiadał decyzję o warunkach zabudowy, czy będzie posiadał prawomocną decyzję środowiskową, my nie mamy podstaw do tego, żeby nie udzielić komuś pozwolenia na budowę. Od tego są odpowiednie służby, jest Regionalna Dyrekcja Środowiska, jest Sanepid, który te właśnie podmioty mają za zadanie opiniować decyzje środowiskowe i wie pan, no my nie możemy sobie uznaniowo powiedzieć, że to nam się podoba, czy nie podoba, czy udzielimy pozwolenia, czy nie udzielimy, bo oczywiście wówczas przegramy tą sprawę w SKO czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ale to przecież nie o to chodzi. Jeszcze króciutko chciałem odnieść się do wypowiedzi radnego Wojciecha Mitury. Proszę państwa, sprawa związana z zamiarami, czy to termomodernizowania tego obiektu, w którym teraz się znajdujemy, czy budowy nowego, ona już jakby jest wałkowana od kilku miesięcy.
Jak Państwo wiecie, szukaliśmy różnych pomysłów, różnych rozwiązań. Zastanawialiśmy się, czy aplikować o środki na przykład europejskie na termomodernizację tego budynku, czy po prostu spróbować sięgnąć po środki z Polskiego Ładu. I w ostatnim naborze wniosków taki wniosek został złożony na budowę nowego budynku. Ale proszę Państwa, dzisiaj jeszcze nie mamy stuprocentowej pewności, czy te pieniądze do nas trafią. Jeżeli dostaniemy zapewnienie, że powiat otrzyma te pieniądze, to nie ulega wątpliwości, że będziemy z Państwem o tym wszystkim rozmawiać i dyskutować. No a ja, proszę Państwa, nie mam wpływu na to, że bardzo często w mediach pojawiają się różne informacje, pojawiają się wcześniej niż my o pewnych rzeczach zaczynamy rozmawiać. Także no proszę zrozumieć, że to nie są jakieś oficjalne komunikaty nasze, tylko właśnie bardzo często prasa, słysząc jakiekolwiek dyskusje, czy to na komisjach, czy na sesjach, po prostu później próbuje o te pomysły dopytywać. No ale ja, proszę Państwa, nie mam do końca wpływu na treść artykułów, które się pojawiają. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem Państwu na zadane pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Staroście. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Szanowni Państwo, pozwólcie taką szybką informację. Przedstawię do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Przeczytam tylko tytuły skrótowo. Wszyscy Państwo dostaliście w aplikację sesja pełne brzmienie korespondencji. Wpłynęło pismo do wniosku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Bielskiego oraz e-mailowe zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej. Szanowni Państwo, chciałbym również przypomnieć wszystkim radnym, że stosownie do artykułu 25c ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym w związku z pełnieniem funkcji radnego powiatu bielskiego 6 kadencji przypominam o obowiązku złożenia oświadczenia rocznego majątkowego w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Korzystając z tego, że jest to ostatnia sesja przed świętami, zostało dosłownie kilka dni, jesteśmy w okresie w zasadzie przedświątecznym, przyświątecznym. Pozwólcie Państwo, że z tej okazji w imieniu własnym zarządu złożę Państwu życzenia. Wielkanoc to czas, podczas którego tajemnice naszej wiary przeplatają się z pięknymi tradycjami, ukazując głębię i sens naszej egzystencji. To czas radości, pokoju, triumfu, życia nad śmiercią i dobra nad złem. Nadzieja, jaką niosą te święta, jest nam szczególnie potrzebna, kiedy z niepokojem patrzymy w najbliższą przyszłość. Życzę zatem Państwu pogody ducha, umocnienia i spokoju w gronie najbliższych, a także dobrego zdrowia. Niech świętowanie towarzyszy refleksja, przeniknięta wiarą, że ze zwycięstwa zmartwychwstałego możemy czerpać siłę do pokonania wszelkich lęków i trudności w życiu codziennym. Czy kolega chciał coś dodać do życzeń? Kolega Arkadiusz? Nie. Dziękuję. To miło. Szanowni Państwo, zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Zamykam 46. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo.